krzaki błąkają się po multiwersum za sprawą maszynki do podróży w czasie i przestrzeni. Po heroicznych starciach z Führerem, demonami, Juliuszem Cezarem na ich drodze stanęła ostatnio cyberpunkowa korporacja, próbująca przejąć urządzenie. Futrzakom pomógł wtedy jeden z pracowników korporacji, Dreslator, który niestety okazał się zdrajcą, pragnącym wykorzystać maszynkę do własnych celów. Pokonując Dreslatora, futrzaki w ostatniej chwili uciekły przed obławą korposzczurów i gangów Korpopolis. Czy tym razem uda im się odnaleźć drogę do domu? Daj pieroski! Skup się! Bo i bez fusów! Marny twój los widzę! Ja wiem, że większość z was jest na wróżbiarstwie tylko po to, żeby zaliczyć. Przedmiot! Zaliczyć! Wbijcie sobie to do głów! Wróżbiarstwo jest niezwykle trudną, ale i subtelną. Okej, Kula, czy Nodum mnie kocha? Wielki, znamienity słowiański wiesz. Głupia Kulo, czy Nodum mnie kocha? Mówił. Jak to nie rozumiesz pytania? Widzenie jest królową wszystkich nauk magicznych. Tak jak Mag jest panem swojej różdżki. Też się myślę nowych fajerwerków? Kocha ignorancja. Będziesz to ja? Jest jak muszka, przemocząca się w sieci predestynacji. Niebawem wszyscy poczujecie dyszenie pająka przeznaczenia. Zrozumiecie kruchość własnej egzystencji. O duchu chmielu w piwie zaklęty, pokaż mi życia mego zakręty. Melanże ustąpią miejsca menopauzie. Kac. Wróżu Macieju, powtarzam po raz kolejny. Nie obchodzi mnie moje życie związkowe. A w ogóle, labiryntu skąd to życie? Losował się, no na pewno. Nie chodziłby targanem wiatrem. Pani doktor! Ja tu nic nie widzę. Doktor, habilitowana? Profesor Nadzwyczajna, Słonko. Niektórzy po prostu nie mają przyszłości. Ach, dobra, cymbały, słuchać mnie! Po raz ostatni pokazuję, jak czytać przyszłość z fusów. Jeśli mi żaden, choć pogody na wieczór nie przepowie, to was wszystkich obleję. Wydzień prawo ślazu roku Uranusa Trzeciego Milenio. Mugolska magia przerwie płonę światów. Od tej rany kanalia wypełznie, co złe wzniesie imperium. Ratunek przybędzie u szczytu naszej nędzy. Bohaterowie w zbroi z Włosia choć w środku nie tęsą. Moc w nich potężna, niech wymaga ogłady. Miejcie cierpliwości wobec ich bufonady. Ach, ty znasz mój przedmiot z wyróżnieniem. Staniesz się gleby uśliśnieni. Tak, wiedziałem. Annabel, tęsknię za twoim wewnętrznym pięknem.
i po meczu właśnie go przegapiłem. Przepraszam jaśnie pana hrabiego, że 21-letnia przepowiednia, będąca naszą ostatnią nadzieją, raczyła nałożyć się na finałowy mecz Quidditcha jego paralitycznego synalka. O, wypraszam sobie. Sam trener powiedział, że mecz ma ogromny potencjał. Mhm. I on ten ogromny potencjał gromadzi, grzejąc dupę od 2 lat na ławce. A tobie? Ci chyba znudził twój potencjał stomatologiczny. Ech, mogła ta stara raszpla z różbiarstwa chociaż godzinę podać. Ciesz się, że przynajmniej dzień podała. Biedny Rysiek przez rok miał nocne zmiany w zakazanym lesie z powodu jej innej przepowiedni. Do tej pory nie może spać przy zgaszonym świetle. Wielkości, sadały, pająki, nie powinny. Wielkości, sadały, pająki, nie powinny. Wielkości, sadały. Dzień dobry. Co tak wszyscy wcześnie? Wcześnie? Dzbanie miałeś być o północy, nie w południe. Tyle razy ci mówiłem. Nie nazywaj mnie dzbanem. Dla ciebie jestem panem dyrektorem. Zresztą nauczyciele czarodziejstwa nigdy nie są zbyt wcześnie, nigdy nie są za późno. Są wtedy, kiedy mają na to ochotę. A dlaczego pan dyrektor nie miał ochoty odebrać sowy? Bo byłem na meczu. 12 godzin! Panie dyrektorze, a jak mecz? Mecz? Mój drogi, mecz. Już widzę te nagłówki w kurierze codziennym. Tak to jest, jak ci, co zamiast robić garnki, grają w Quidditcha. A Maciuś? Maciuś? A, Maciuś! I nie było go tam. Jak nie? Nie było Maciusia? Nie wiem, może doznał kontuzji od zbyt długiego siedzenia na dupie na ławce rezerwowych. Możecie się zamknąć, oni lada chwila mogą tu być. Nie! 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 Panie Zbyszku, co to jest? Co Zbyszku, co Zbyszku? Mieli być bohaterowie w kłaki ubrani? Tomasz! No dobrze. Witajcie, nasi dzielni herosi. Czekaliśmy na was 20 lat. Na waszą potężną magię, która oswobodzi nas od 2 dekad ciemności, smutku i cierpienia. Magia? Czary? O czym ty gadasz? Błagam, tylko nie kolejny świat, który coś od nas chce. Czary? Czary to ja umiem, patrzcie na to. Spokojnie. Spokojnie, to jeszcze nie jest tragedia. Panie Sławku, zapraszam na chwilę. Panie Sławku, trzeba będzie zwolnić kilka miejsc dla naszych nowych uczniów. Ale jak to zwolnić? Przecież wszystkie klasy pełne, do tego mamy overbooking, do tego mamy połowę semestru. Ja wiem, ale drużyna Quidditcha to dla nas zbyteczny balast. Zresztą Polska Szkoła Magii i Czarodziejstwa nie może przepalać takiej dotacji. Nawet Maciusia? Przede wszystkim Maciusia. Maciusia? Maciusia. Krystian, nie! Wybaczcie mi. Sam nie chcesz wiedzieć, kto ma mojego syna. Ors morda! Oddajcie nam maszynkę, a nikomu nie stanie się krzywda. Chyba nie chcesz, żeby któryś z twoich nauczycieli ucierpiał. Nie wiem, czy wiesz. Reformy wymagają ofiar. Za łysą górę! Disco Sempra! Ja mam się przestraszyć tej twojej zaczarowanej fujarki. Po pierwsze, to nie zaczarowana, tylko magiczna. I nie fujarka, tylko flet. Magiczna flet. Lux Morfini.
Złagada Balenciaga! Lewio! Zbyszku, 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 Zbyszku. Nie mam wiele czasu. Usuń moją historię przeglądarki. Spokojnie, spokojnie. Na pewno... Twardy dysk. Umieść w wannie. Zaraz, i wrzuć toster. Zbyszku! Przecież nic ci nie jest. A, to o to chodziło. Historię przeglądania? Co do chuja, Jacek? Co? Mieliśmy ich pokonać za wszelką cenę! Ale nie kosztem zasad, Jacek! Dopingujesz, wylatujesz, oddawaj. No ale... Żadne ale! Dawaj! Dobra. Szaty też! Szaty... Tak, szaty! Wstyd i hańba! Wstyd i hańba! Właśnie! No! No przepraszamy za kolegę, nowy jest. Odklejkę ma jakąś ostatnio. No trochę niezręcznie się zrobiło, nie? No dość! To może za tydzień za garażami? No okej. Dobra. Wspaniale! Naura! Naura! Przepraszam. Jest! Tak jest, panie. Straciła wszelką moc. Jest bezużyteczna. Zupełnie jak wy. A ty, Krystianie, myślałem, że umawialiśmy się inaczej. Ale... Krucja! Co mówiłem o wracaniu do mnie bez rezultatów? Myślałem, że bardziej zależy ci na życiu twojego syna, a teraz ani jego, ani ciebie nic już nie uratuje! Kopaliśmy! Kogo? Jednego z nich! Rzadko to mówię, ale chyba się co do was myliłem. Potraficie mnie jeszcze zaskoczyć i to nawet czasem pozytywnie. Cóż za niespodzianka. No może nie do końca niespodzianka. Mamy Dzień Prawoślazu, roku Uranusa. To właśnie na teraz ta wielka dziedzianna przewidziała przybycie wielkich, potężnych, magicznych istot, które zakończą nędzne rządy zła. Czyli moje rządy. Nie wszyscy wierzyli, że naprawdę się pojawicie. No, trudno się im dziwić. Wróżbitka była tak dobra, jak jej fusy z minutki. Ale nie ja. Ja wiedziałem, że się zjawicie. Nie mam pojęcia, o czym ty mówisz. I kim ty do diabła jesteś? Tobie przydałaby się pomoc psychiatryczna. Wiesz, że prośba o pomoc to nie jest nic złego, a bardziej akt odwagi. Jezus Maria, ty naprawdę mnie nie poznajesz. Czy naprawdę się tak bardzo zmieniłem? Krystian? Czy ja wyglądam staro? Dostojnie, panie. Dostojnie. Ja naprawdę mam nadzieję, że Maciuś jest dobrym szukającym, bo chyba sobie musi znaleźć nowego tatę. No nieważne. Może to odświeży ci pamięć. Revelio. Dreslator? We własnej dresiarskiej osobie, mordeczko. Co prawda musiałem zmienić trochę imidż, bo nie wynajęli jeszcze ortalionu i lampasów, ale na szczęście w płaszczach, czarnej magii i nieuzasadnionej przemocy też jest mi do twarzy. Nie rozumiem, ale jak? Przecież cię pokonaliśmy. Mocne słowa jak na porwanego. Widzisz, kiedy ostatni raz się widzieliśmy i uciekałem, chociaż nie, to źle brzmi.
dokonywałem taktycznego odwrotu. Wy uruchomiliście tą swoją maszynkę i z jakiegoś powodu wylądowałem tutaj. Na szczęście otrzymałem część jej mocy, ale niestety z tego co widzę, wy też ją otrzymaliście. Ale powiedzmy, że jest to tylko tymczasowa niedogodność. Cokolwiek knujesz, i tak się to nie uda. Misiu kolorowy. 21 lat. Tyle czasu spędziłem w tym zapomnianym przez Boga świecie. 21 lat. Napięcie się od zera po drabinie społecznej. 21 lat nauki magii i prowadzenia działalności gospodarczej w świecie, w którym kanalizacja i ciepła woda to są dalej największe czary! Działalność gospodarcza? Macie jakąś umowę? No. Ja tu pracuję na czarno. To wam płacą? Czy ja wam kurwa przeszkadzam? Ale co najważniejsze, 21 lat na pielęgnowanie nienawiści do was i planowanie zemsty. Przynajmniej kokaina w tym świecie zna receptę. Ale szczerze mówiąc, za jedno naprawdę muszę wam podziękować. Uświadomiliście mi, że świat korporacji to tylko mały, nic nieznaczący pyłek w obliczu ogromu wszechświata. Dzięki mocy maszynki mogę mieć wszystko, wszędzie i naraz. Nie zostawią mnie tak. Przyjdą po mnie. Mój drogi, ja dokładnie na to liczę. Ale najpierw pozwól mi, że odzyskam część swojej nowej mocy. Anexpecto! Spierdolum! Zbyszku, panie dyrektorze, błagam, to nie chodzi o mnie, on mnie i tak zabije, ale tu chodzi o mojego synka, o Maciusia, oni go gdzieś trzymają, ja nawet nie wiem gdzie, i to po to, żeby mnie zmusić do współpracy. Zobaczymy, co da się zrobić, jeśli oczywiście to, co mówisz, jest prawdą. Jest! Na brodę Merlina, zaklinam się! Proszę. To naprawdę nie chodzi o mnie. To chodzi o synka, o Maciusia. No nic. To, co się stało, to się nie odstanie. Najważniejsze jest teraz zachować spokój. Bo inaczej nasz plan się nie powiedzie. I o to cię proszę, zachowaj spokój. Oczywiście, panie dyrektorze. Wejdź proszę. Panie dyrektorze, Zbyszku, Krystianie, ale zgód? Myślałem, że sprzymierzyłeś się z wrogiem. Nie do końca. Że postanowiłeś zmienić, jak to mówią, front. Otóż nie. Że wyliantowałeś się z naszej szkoły. Ale jak to mówią, szkoła to nie bunkier. Spokojnie, spokojnie. Mieliśmy pewne kwestie do wyjaśnienia z obecnym tu Krystianem. Naturliś. Nie żywię urazy. Wiem, jak to jest. Pachnie za kręgosłup. Może go złamać. Dobrze, szkoda czasu. Siadaj. Poczęstuj się. Wstrząśnięte? Nie. Mieszane. A, ja... Danke. Powiedz mi, Adolfusie, jak sobie radzą nasi nowi uczniowie? A wiesz, nicht fantastisch. Moc się z nich wylewa, ale
3/4 chce się uczyć transmutacji, żeby biegać po szkole jako liski, kleine, pchunde, tygryski. Jeden z nich rozwalił sufit kolegą, a ten jak się obudził, podpalił całe skrzydło szpitalne. Takiej pożogi nie widziałem od czasów Wilczego Szańca. Czego? Nic ważne. Adolfusie, nauczasz obrony przed czarną magią w naszej szkole już 20 lat. Mógłbyś się w końcu pozbyć tych niemieckich wstawek. Ja? Ja pracuję nad tym. Bondagus Supremus! Możesz, chuj, a cóż to? Revelio. Adolfusie, posłuchaj mnie. To, co wypiłeś, to Veritaserum. Najpotężniejsze serum prawdy, jakie można stworzyć. Ale to przecież wiesz. A teraz śpiewaj. Od jak dawna pracujesz dla Wolisz Nie Wiedzieć Kogo? Od samego początku. 6 miesięcy. 21 jare. Pojawiłem się tu z nim. Byłem tu od samego początku. Ja też otrzymałem moc Maszynken. Co robiłeś na jego rozkazy? Szpiegowałem. Donosiłem. To ja zamordowałem Annalbel. To ja upozorowałem Unfel. To ja porwałem Maciusia. Dlaczego? Chciałem odzyskać Maszynken. Furmiś! Te futrzaki odebrały mi ją! Chciałem szukać Dreslatora. Odzyskać ją. Mein Precious. A więc mówiłeś prawdę. Gdzie jest Maciuś? Gdzie? Jest mój syn? Jest Bersztek. Niedaleko. Pod schodami w cele. Zbyszku, wezwij proszę Aurorów. I wyślij Sowę do Kuriera Codziennego z informacją, że Polska Szkoła Magii i Czarodziejstwa poszukuje nauczyciela do obrony przed czarną magią. Mhm. Krystianie, Zbyszku, wychodzimy. Panie dyrektorze, jeśli łaska, chciałbym jeszcze chwilę zostać. Mam parę spraw do przegadania z Adolfusem. Dobrze, ale nie rób niczego, czego mógłbyś po tym żałować. On nie jest tego wart. Herr dyrektor, Herr Zbigniew, nie zostawiajcie mnie, ja się mogę jeszcze przydać. Idioci. Tylko mi to wszystko ułatwili. Nein! 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 Verfluchte! Jestem ci potrzebny. Uwierz mi, że na twoje miejsce mam całą rzeszę chętnych. Bite, Jardresno. Słodkich snów, mały dyktator.